Czy pan zna powiedzenie, marynarz ma żonę w każdym porcie? I czy ale to pan... jest takie powiedzenie tylko, no. No tak, ale czy pan miał żonę w każdym porcie? A ja nie jestem marynarzem. Nie jestem marynarzem. Nie miałem żony w każdym porcie. Nie wyjeżdżałem bez mojej żony, bo tak się składa, że pracujemy razem. Rzeczywiście zostawialiśmy dzieci. Zostawialiśmy dzieci z moją mamą najczęściej. No i wiedzieliśmy, że są wtedy pod dobrą opieką, więc nie odbiło się to na ich życiu mroźnym piętnem, jak myślę. Czy czegoś żałujesz w życiu? Nie, trzeba iść dalej i patrzeć przed siebie, a nie zrobiłem nigdy nic tak złego, bym miał do dzisiaj tego żałować. Ale no, za to pytanie będziesz musiał, obawiam się, posiłkować swojemu starszemu synowi, Mikołajowi konkretnie, bo to on właśnie miał stwierdzić kiedyś, że jesteś cholerykiem. Sprawiasz wrażenie bardzo sympatycznego. No, nawet za ciebie takiego po prostu uważam, takiego naprawdę sympatycznego, że to musi być coś więcej niż tylko wrażenie. Więc moje pytanie jest takie, czy zgadzasz się z tym, co syn twierdzi, że jesteś niby cholerykiem? Ale choleryk to ktoś, kto łatwo wybucha i szybko mu przechodzi. To nie jest ktoś, kto się złości cały czas, tylko ktoś, kto coś się wydarzy, mówi: ach, siabadadabada. I koniec. I całe powietrze z niego uchodzi i za chwilę się śmieje. No więc w tym sensie reakcji tak. Bardzo dużo gestykuluję. Macham łapami, głośno mówię. No więc w związku z tym też zdarza mi się powiedzieć: i koniec. Świetnie to wytłumaczyłeś. Bardzo mnie to usatysfakcjonowało. I uspokoiło, mam nadzieję. No, spokojny byłem po prostu. To dobrze, no. To dobrze. Czy nie jesteś cholerykiem? Wybuchasz łatwo, czy nie? I to znaczy, fajnie, że mi zadałeś pytanie, bo no, to się trochę na odwrócą. To znaczy, trochę tak, a trochę nie. Że często wybucham i faktycznie no, przechodzi mi szybko, ale nie zawsze mi tak szybko przechodzi, więc bywa różnie. To zależy od tego, czy... W jakiej sprawie wybuchłeś? Jakie emocje? Teraz może sobie pogadamy o poważnym temacie. Co sądzisz o piłkarskiej reprezentacji Polski? Obecnej? No pewnie, że tak. Staram się o tym nie myśleć. A ja mam zawał. Mój charakter określa Fiat Multipla. A jaka marka samochodu pasuje do ciebie najbardziej? Moja droga, Fiat Multipla, ja uwielbiam ten samochód. Dziękuję. Wspaniały samochód. Widzisz, i to jest też w pewnym sensie odpowiedź na to pytanie, które już padło wcześniej. Mianowicie, co mi dał kobiecy dom? Dla mnie samochód jest czymś więcej niż środkiem do przemieszczania się. Samochód dla mnie musi być przede wszystkim ładny. Mówi się, że to brzydki samochód jest, ale brzydki jest piękny. Ale to, słuchaj, nie ma kategorii jednej piękna i nie ma jednej kategorii brzydoty. To, co dla niektórych jest piękne, dla innych może być paskudne. I to jest bardzo dobrze, bo dzięki temu ten świat jest różny. Gdybyśmy wszyscy myśleli tak samo, nasze życie byłoby piekielnie nudne. Różnorodność rządzi. O to.